Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wietki Gamer. W dzisiejszym odcinku na moim kanale, w każdym czwartym odcinku, nagram dla was grę pod tytułem Tennis Arena. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym kontent, bo ja pozdrawiam Miłowa Musi. Pozdrawiam Gabrysię Polonicką, pozdrawiam Kejdena Potoga Białego, pozdrawiam Jonię Kowalnik, pozdrawiam Agrohodowcę, pozdrawiam Kubę Kubalewskiego, pozdrawiam Kubę Jerzeka, pozdrawiam Oliwię Andrzejewską, pozdrawiam Hejka Tublejt, pozdrawiam Elwę Dukondzici Malena Kłokasz, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Jakuba Szepczyka, pozdrawiam Katię, pozdrawiam Klinkę Gorską, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Dadzia, pozdrawiam Julię Kowalik, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Ines, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Cichutki Uwo, pozdrawiam Cicha Podłoga M i pozdrawiam wszystkich, i pozdrawiam Fanfiantę, i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczniemy sobie od pierwszego meczu. Przed filmikiem oczywiście zagrałem jeden mecz i zagrałem 7-2, więc tutaj muszę się skupić i nawalać mu po rogach. Po rogach. Nie, dobrze. Ten lepiej zaczyna spotkanie. Nie, jak on do tego doszedł, to ja nie wiem. No to już jest inaczej niż w tym moim spotkaniu przed filmikiem. Bo wtedy wygrałem 7-2, a tu nie wiem, czy przegram, czy wygram. A tu jeszcze jak doszedł do tego. 3-1. No niestety, teraz muszę odrabiać. Tu już nie wygram tak jak wtedy. Oj, niedobrze, niedobrze. No i 5-1. Musi to być szybki mecz. No, tutaj też to trafił. Tutaj niestety przegram 2-7. Albo 6-1. A raczej 7-1 tu przegram. Na filmiku zawsze jest tak, że niby się dobrze gra, ale później przeciwnik i tak coś ci to robi. Homburg Tournament Later. Nie, nie chcę mi się grać na razie w pomniejszych turniejach. Na razie wolę się skupić tutaj. Dobra, naciskam dalej. Dobrze. Muszę coś zrobić z tą swoją gorą, bo to na razie kiepsko wygląda. Widzicie? Taki return na przykład. Dobrze, 1-1. Ale dobrze by było, jakbym go przełamał. Dobrze! O taki retur mi właśnie chodziło. Muszę się dobrze ustawić do piłki, żeby ta się nie odbiła ode mnie. Dobrze! 3-1. Mówiłem, przełamanie musi w końcu nastąpić. I to teraz właśnie nastąpiło. Bardzo dobrze, 4-1. Zadałem return tam, gdzie go nie było. Dobrze, 5-1. Trochę gierek powykonywaliśmy przy siatce. Ale tu niezłego returna mi zasadził. To teraz ja mu się odwdzięczę i też mu sprzedam taki return. Niestety, dam mu return, ale w auta.
4, 5. Zobaczcie, jaką mocną zagrywkę zastosował na mnie. I tu 5, 5. Nie. Niestety, tu out. No będzie trailer. Będzie trailer, jak nic, widzowie. Oby tylko nie out. Nie w tą stronę. Po prostu nie w tą stronę. Trzeba było zasadzić tam, gdzie go nie było. A ja po prostu pomyliłem się i zobaczcie. Dobra, reklama. Jeśli nie, to najwyższy czas, żeby ją pobrać. Dobra, wróciłem po reklamie. Teraz możemy zacząć nawalać na rywali. Niedobrze, no niedobrze. I tak by do tego pewnie doszedł. Jak nic, do tego by doszedł. Bo przecież widać było, że byłby blisko piłki. Dobrze, tym razem tam takiego nie było. I właśnie tam, mówię wam, trzeba posyłać te returny. Oj, nie tam, gdzie trzeba, no szkoda. Oj, nie. Do tego by na pewno nie doszedł, ale i tak dam w aut. Dobrze, do tego też by nie doszedł. No teraz muszę odrabiać. Powoli i opanowanie. No, chaotycznie zrobiłem. Przepraszam, ja to chaotycznie zrobiłem. Poprawię się niedługo. Nie, nie poprawiłem się. Dobrze. O to właśnie chodzi. Takie punkty trzeba zdobywać, ale i tak jeszcze... Dwa punkty z bratem mi zostały. O nie, 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 dobrze. Jeszcze do tego dobiegł, cwany. In 4. Już tylko jeden punkt straty. Teraz spokojnie, spokojnie. Muszę widzieć, jak on to robi. Nie tam, gdzie trzeba. Jeden punkt odebrać mu i potem jeszcze cały mecz musiałbym wygrać. Second serve. Jest punkt dla mnie. Teraz tylko to wykorzystać. Niedobrze. Doszedł do tej piłki. Mogłem uderzać tam, gdzie go nie było. Tak to znowu przegrany mecz. Szkoda. Teraz muszę się tu bardzo skupić, więc nie przeszkadzajcie mi, dobra? Chociaż ten mecz. Chociaż ten mecz. Bo tamten przed filmikiem udało mi się znakomicie. 7 do 2 wygram, a tu tak się męczę, zobaczcie. Dobrze, doszedł do piłki, ale trafił w aut. Dobrze, 2 do 0. Przypomina mi się tamten mecz, który grałem jeszcze przed filmikiem. Dobrze, doszedł do piłki, ale nie odegrał. Aj, szkoda. Siatka. No odrabia, odrabia, cwany odrabia.
Dobrze! 4-2. Nie. Odrobił do mnie część strat. To on może, a ja nie mogę. O co tutaj w ogóle chodzi w tej grze? Nie, no 4-4, skubany! Nie dasz mi wygrać w ogóle, Jerome. Niedobrze. I już prowadzi. Out, dobrze. Dobrze, 6-5. Trochę denerwujący jest ten mecz, ale da się go wygrać. Zaraz będzie koniec filmiku, jak tutaj tylko nie spuduję. Odrobił. 6-6. Do tego by na pewno nie doszedł. Piłka meczowa dla mnie. Druga. No, tutaj jeszcze doszedł skubany. Ale później nie miał szansy na mojego drugiego returna. No dobra, to by było na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jeszcze fajny odcinek z nerwacji na tenis ziemne arena, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to turbuj, no subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie chcę dużo czasu spędzić na dużo rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa, pa mordę. Życzę wam miłego dnia.